Ten rozdział ma być założenia takim szybkim wprowadzeniem do języka JavaScript. Zakładam, że zaczynasz od zupełnych podstaw, dlatego chciałbym Ci na początku pokazać takie pewne kluczowe koncepcje. Pokażę Ci na przykład, jak stworzyć prosty program JavaScript i jak go uruchomić za pomocą przeglądarki. Pokażę Ci zmienne, funkcje, podstawy instrukcji warunkowych, opowiem o tym, co to jest programowanie obiektowe oraz przedstawię kilka innych ważnych rzeczy. Jeśli znasz podstawę języka JavaScript, to po prostu możesz ten rozdział albo pominąć, albo potraktować jako taką dobrą okazję do podsumowania, do ugruntowania dotychczas zdobytej wiedzy. Chciałbym na początku pokazać Ci takie kluczowe cechy języka Javascript, żebyś wiedział, z czym będziesz mieć do czynienia w dalszej części kursu. Odpowiemy sobie na początku na takie bardzo ważne pytanie, co to w ogóle jest JavaScript? Oczywiście jest to język programowania, ale jaki? Czym się charakteryzuje? Jakie ma zalety, jakie ma najważniejsze cechy. JavaScript to język interpretowany przez przeglądarkę. Co to oznacza? Każdy program potrzebuje jakiegoś środowiska, w którym jest uruchamiany. I dla programów JavaScript właśnie tym środowiskiem jest przeglądarka. Czyli musisz najpierw stworzyć jakąś. Powiedzmy stronę internetową. Ta strona jest uruchamiana w przeglądarce, i tak jakby wewnątrz tej strony, wewnątrz przeglądarki, uruchamiany jest program JavaScript. On na zewnątrz, poza tą stroną i poza tą przeglądarką, nie może po prostu funkcjonować. Jeszcze raz podkreślam, że żaden program sam z siebie nie może być uruchomiony, tylko musi być uruchamiany w pewnym środowisku. Jeśli napiszesz taki program JavaScript, to do jego uruchomienia potrzebujesz albo Przeglądarki, albo jakiegoś innego środowiska. Dobrym przykładem takiego środowiska alternatywnego jest Node.js. Jest to temat, o którym oczywiście w dalszej części kursu będę mówił. Na razie skupimy się na tej najprostszej sytuacji. Będziemy na początku uruchamiali nasze programy JavaScript w przeglądarce. JavaScript ma bardzo szerokie, bardzo zróżnicowane zastosowania. Na pewno kojarzysz taką prostą rzecz na wielu stronach internetowych, takie wyskakujące okienka. One czasami mogą być męczące, mogą być czasami bardzo nachalne, to się wiele lat temu na różnych stronach często spotykało. To był właśnie taki najprostszy przykład użycia JavaScript. Ale z drugiej strony JavaScript wykonał olbrzymi postęp w ostatnich latach i ma dużo szersze, przede wszystkim dużo bardziej skomplikowane zastosowania. W JavaScript możesz także napisać kompletną rozbudowaną webową aplikację, całą dynamiczną aplikację z różnymi licznymi funkcjonalnościami. Czyli język o przede wszystkim bardzo licznych i bardzo zróżnicowanych zastosowaniach. Przy czym zazwyczaj te zastosowania skupiają się właśnie na sieci web, na takich zastosowaniach webowych, czyli albo na stronie internetowej, albo w jakiejś takiej całej aplikacji webowej uruchamianej na serwerze. W każdym razie JavaScript od początku nieodłącznie związany jest z internetem. JavaScript ma kilka takich ważnych zalet, które sprawiają, że jest to język. Relatywnie przyjazny dla początkujących programistów. Popatrzmy więc może teraz na te kluczowe zalety. Powiedziałbym, że JavaScript ma taki niski próg wejścia w tym sensie, że nawet początkujący programista może łatwo rozpocząć pracę z tym językiem. Najważniejsze koncepcje JavaScript, moim zdaniem, są łatwe do zrozumienia. Łatwiejsze niż w wielu innych popularnych językach, takie koncepcje możesz po prostu dość szybko opanować. I ja o tych koncepcjach będę w kilku kolejnych lekcjach mówił. Przekonasz się, że naprawdę nie jest to trudne. Nawet jeśli nie miałeś nigdy do czynienia z programowaniem, to powinieneś szybko te najważniejsze cechy, te najważniejsze koncepcje JavaScript opanować. Ważne jest to, że na początku nie potrzebujesz jakichś żadnych skomplikowanych narzędzi. Jeśli chcesz pisać programy JavaScript, to wystarczy ci. Przeglądarka oraz prosty edytor kodu, o czym zresztą już w lekcji poprzedniej mówiłem. Ważne jest także to, że w JavaScript można programować tak jakby w różnych stylach, według różnych wzorców: w stylu funkcjonalnym, jak również w stylu obiektowym. Tym się na razie nie przejmuj. To są takie właśnie jakby dwa kluczowe style programowania. One posiadają takie swoje pewne specyficzne. Cechy. No najważniejsze jest to, że JavaScript umożliwia pracę i w jednym i w drugim. Jest to jedna z tych kluczowych przyczyn olbrzymiej popularności języka JavaScript w ostatnich latach. Zapamiętaj przede wszystkim to, że właśnie JavaScript jest takim językiem o zastosowaniach zazwyczaj typowo webowych, czy na stronach, czy w jakichś aplikacjach internetowych, oraz to, że właśnie JavaScript jest językiem relatywnie przyjaznym dla początkującego programisty.